Odkurzanko. Tak naprawdę zostało mi, no w sumie odkurzanko i fotele, ale to tak już tak się na miękko bawię, bo kurczę. Raczej na miękko, no nie śpieszę się. Nie mam ciśnienia. Zapomniałem ci się pochwalić o jeszcze jednej rzeczy, słuchaj, którą mam. Coś takiego, zobacz. Widzisz? I zobacz. Mogę ją wieszać. Zrobiłem sobie takie stosowne haczyki. Doświetlę. Tu doświetlę. Poczekaj. Tu doświetlę. Tak jak widzisz, zobacz. Tutaj widzisz? Pajęczyna zrobiona. Tutaj specjalna otoczka, żeby nic nie uszkodzić. I później to zmienię sobie tam i przejdę na tył. Także no kurczę, możliwości jest sporo. Ale dodatkowo mam takie cudo. Tak jak widzisz. Tutaj dorobiłem sobie takie haczyki, żeby też móc sobie wieszać w razie czego. I co mi się podoba przy tej lampie, słuchaj, to to, że ona daje takie miękkie, zobacz, światło. Całkiem inaczej widać te wszystkie syfki. Nie są takie prześwietlone. No perfekcyjnie to widać. Oczywiście możesz też kupić z zimnym. Też fenomenalnie się sprawdza. I no... Kurczę, jak już naprawdę nie chcesz wydawać sporo pieniędzy, to to będzie super, kosztuje grosze, naprawdę grosze. Tutaj, tak jak widzisz, mogę sobie przesuwać ten elemencik. O. Tak jak widzisz, na szynie to jest. No troszeczkę tylko, kurczę, wyobraźni i można mieszać. Ale do czego zmierzam? Kładę sobie tak, jak tutaj na przykład, pstryk i zobacz, i mam perfekcyjnie doświetlone. Fajnie, nie? Przyjemnie. No dobra, słuchaj. A, i teraz co do odkurzania. Co do odkurzania, to na razie mi nie będzie potrzebna. Ta pójdzie w tamtą stronę. Wyłączę. Tu wyłączę. Oczywiście te haczyki, jak będę chciał, to mogę szybciutko zdemontować. To żaden problem. Żeby nie przeszkadzały. Odkurzanie. George, niezastąpiony, mistrzu. Do tego szczotka, raz. Szczotka, dwa, miedziana. Pędzel, ten, który jest bardzo sztywny. Szczotka do opon, też rewelacja. I taka szczotka ryżowa, nie pamiętam od kogo to dostałem. Dostałem. I ona jest fajna, bo jest malutka, a jest twarda. Jeżeli chodzi o końcówki, o, to jest fajna. Widzisz to? No dobra, to już teraz muszę zaświecić. Tarara, żeby ci tutaj doświetlać. Okej. Okay. O tak. Szczelinówka. W każde możliwe miejsce i na przykład jedziesz tu. Tutaj to wjedziemy i tak z innym tematem. Bardzo fajna. Wąziuteńka naprawdę. I niedroga. Chyba na Oeliksie. A tak to klasyka. Słuchaj, tu się nic nie zmienia. Cyk. To jest bardzo ważne. Przejścióweczka, tu jest do mini końcóweczek i to będzie, a jeszcze ta i to jest wszystko i już i nie ma co więcej wydziwiać. Więcej i tak nie będzie potrzebne. No dobra, to co, lecimy, nie? Okej, okay. Cyk, delikatnie, fuch. O, tu będę miał doświetlone, tak tam sobie latał jeszcze z lampką czołową, a teraz będę się wspomagał właśnie tym LEDem. No dobra, lecimy. Pierwsze co? Standardóweczka. Ta rura, przejścióweczka. Nie ta strona, ta. Teraz tak, tą przejściówkę muszę ładnie wbić. Ciasno. Okej, okay, dobra. I teraz już będziemy tylko fruwać. I będzie głośno. Thank you.
Wiedziałem, że za darmo nie robię. Zawsze się coś znajdzie. Zawsze się coś znajdzie. Zobacz. 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 I pyk. Do sakwy. No, widzisz? Idziesz? No dobrze. Później prawdopodobnie będzie potrzeba. Tutaj wjedziemy. Muszę zobaczyć. Aha, to tam wjedziemy sobie z tej strony. No dobrze. Już idę. Teraz zobaczmy, czy nam wejdzie na to. Jeżeli nie, to będziemy musieli znowu kombinować. Bo mam jeszcze jednego wynsza. Perfekcyjnie. Do czego zmierzam? Tutaj ten jest akurat bez dziurki, bo mam jeszcze taki, który jest z dziurką, który, żeby za mocno nie zasysał. Słyszysz? Szczeliny. Każdy zakamarek. Oczywiście, jakbym zdjął fotele, byłaby brzytewka, ale nie demontuję foteli, więc się posiłkuję właśnie tym sprzętem. Zobacz, jak zbiera. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam. To ma całkiem niezłe ssanie, słuchaj. I takie zakamarki obrabiam właśnie w ten sposób. Pyk. Takie cudo. Już. I lecimy dalej. Ta znowu szczelinowa jest twarda i fajnie wyłapuje. Mocno wbite. Zobacz, mocno wbite. Mocno wbity piach. Słuchaj, nie ma sensu, żebym ci tego to pokazywał to wszystko, bo to jest bzdura. Widzisz, no, czym ogarniam. Tu więcej naprawdę nic nie trzeba, nie potrzeba. Szczoteczki wszelkiego rodzaju, no, żeby sobie wyczesywać w danym... Poczekaj. W danym miejscu, powiedzmy tu gdzieś, żeby sobie wymiatać. No, tak samo i tu się, tu będzie wymiatane również szczotą, żeby jak najbardziej podnieść. Z tornadorem nie wjeżdżam, bo nie chcę robić sobie tej burdelu. Jeżeli chodzi o pranie, to tylko te newralgiczne miejsca tak troszeczkę przeciągnę tym. Przeciągnę no, mikrofibrą i to jest wszystko. I tutaj nie będzie żadnych cudów. Myślę, że nie ma sensu, żebym ci się pastwił, kurczę, z GoPro, bo to jest bzdura. Zrobię, a może włączę w przyspieszeniu, gdzieś tu postawię. Jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Może i ustawię, ale nie, no nie ma sensu, no kurczę, odkurzanie już widziałeś, Hondę jak robiłem, Skodę, no są tam auta, widziałeś jak robiłem, co tam jeszcze było, a Kijanka, jak miałem, jak mogłem sobie pozwolić, to nagrywałem, też tam ci pokazywałem jak prałem, więc no nie ma sensu, i tak film jest długi, kurczę, ale mnie bardziej chciałem się skupić nad tymi gadżetami właśnie, że to jest niby bzdura, tania rzecz, a naprawdę pomaga, zobacz jak super, i uwierz mi, że ta jarzeniówka z ciepłą barwą fenomenalnie, jak już kończę, później wyczesuję, zostawiam właśnie sobie z taką jakby przytłumionym światełkiem, ona inaczej widzi brud, bo wszystko, co tak na maksa, to jest takie prześwietlone, zobacz, aż się błyszczy, a ona idealnie naprawdę pokazuje właśnie niedociągnięcia. Uwierz mi, że jest kolosalna różnica. Zapomniałem, przepraszam, pokazać ci jeszcze jednej rzeczy, jeżeli chodzi o odkurzanie. Szczotka do opon. Zobacz tu, gdzie jest brudne i wydeptane. I nie... Zobacz. I uważaj, bo ona jest agresywna. To nie jest tak, że nie szuraj, bo będziesz miał mnóstwo powyrywanych włosów. Chodzi o to, żeby tylko obudzić ten materiał, który jest ubity, i wtedy go odkurzyć. To też będzie do prania i tu do prania, do wyczyszczenia, to też oczywiście wyczyszczę. Możesz najpierw nawet tym przejechać, żeby ten suchy ruszyć, żeby odkurzyć. I tak samo tu, zobacz. Widzisz, co jest grane? Tu
Tutaj to już jest w ogóle wytarte, brakuje włosa, ale chodzi o to, żeby tak podbijać, nie szurać tym, bo będziesz miał mnóstwo wyciągniętych nitek. Tak, to też jest bardzo ważne, żeby to nie wyglądało gorzej niż przed. Teraz miedziucha i pędzel zakamarki. Miedziucha jest bardzo agresywna, tutaj to już w ogóle musisz uważać. A najlepszy jest ten pędzelek, uwielbiam go. Skórkowany naprawdę jest mistrzostwo. Twardy. Ok, wszystkie zakamareczki tu, gdzie najbardziej ubite, staram się właśnie wzruszyć. Ten materiał. Ok. O, właśnie. Widzisz, ile jeszcze miodu jest. Także odkurzanie, dobre odkurzanie, naprawdę schodzi. Myślę, że godzinkę mi to zajmie, dwie strony. Ok. I pędzel. Jeszcze tamta szczota. Ta-ra-ram. I teraz tą najdelikatniejszą przejadę, słuchaj, całość, żeby było wzruszyć całość. I znowu tutaj wlecę z odkurzankiem. No i teraz, przepraszam, odbiło mi się jak krowie po liściach. I teraz wlecę tylko z odkurzaniem, później mikrofibra, to co najbrudniejsze. Przetrę i to będzie wszystko. I nie będę się tutaj mocno wczuwał. No dobra. I odkurzanko. Słuchaj, poszło szybciej niż myślałem. Test tego już popełniłem, co ja chciałem. Gdzie to wisi? Tu. Tu jest piór chemii, ale w środku jest piór chemii, jejku. Tu jest piór lak, ale w środku, i produkt jest zajebisty, ale w środku jest oczywiście XCD enkapsulator. Żeby nie szukać drugiej butelki, bo akurat ten produkt się skończył. Dolałem sobie i tu mamy 1 do 10. Szybciej poszło niż myślałem, słuchaj, naprawdę. No, mało jeżdżone, więc kurczę, zobacz jak to wygląda. Już jest dobrze. Teraz ostatnie czochranko. Mikrofibra. I zwilżam. I tylko przetrę. I to jest wszystko. Ach, zapach tego produktu również jest cudowny. Dobrze, czyli zwilżam tylko. Czy warto? Warto przetrzeć. Zawsze to inaczej. Oczywiście wyprać tutaj nie ma mowy, że to jest wyprane. Ma być świeżo. Będzie świeżo. Bez syfków, tak jak widzisz, tam odpuściło już całkowicie te syfki. I to już po odkurzaniu. No podstawa to jest, kurczę, odkurzanie. I co dalej? I też odkurzanie. Takiej wilgnę. Zarzucam szczotkę. To już jest ostateczne. I wyciągam to, co zostało. Thank you.
Słuchaj, to będzie wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Wyciąłem. Ty go może nie widzisz, ale ja go skurczybyka widzę. O, właśnie. Chodź tu, zobacz. Ale mnie wkurzał. I tam siedział. A gdzie ty byłeś? Tu jeszcze kawałeczek. Dobra. Drażnił mnie niesamowicie. Chodź tu. Taka drobina wbita w kurza. Dobra, jeszcze raz. Czochranko i już. I słuchaj już. To jest taki szybki strzał. Pstryk. I już. Bez kombinacji, zobacz. Suchuteńkie, tak jak widzisz, od razu już przetarte, suchuteńkie, odkurzaczem odciągnąłem. Ten odkurzacz akurat takie opary, można powiedzieć, radzi sobie z nimi fantastycznie, śmiało można w żordzie cisnąć. I zostawiam. I to już wszystko, kurczę. Pedalstwa też przetarte, APC. Tu wcześniej też umyłem APC, później, tak jak widziałeś, przetarłem tylko excedę i do widzenia. A to naprawdę fajna sprawa. Spraw sobie taką, kurczę, listwę LED-ową. Zobaczysz, ile to, kurczę, daje frajdy przy takiej robocie właśnie. Naprawdę. Czy tu, czy zobacz, nawet możesz sobie tak niżej, wyżej. O. I zobacz, i masz perfekcyjnie doświetloną. I zobacz, tu inaczej, tak naprawdę inaczej całkowicie wygląda ten brud przy takim ciepłym właśnie uderzeniu. Te wszystkie drobinki, lepiej je widać, uwierz mi, niż jak jest prześwietlone. Całkiem inaczej te ziarna piasku wyglądają. No o, tak jak w tym autobusie, pamiętasz co wrzucałem? To na szczęście się nic nie kurzy i nic nie wybija. No dobra, słuchaj, ogarnę całe autko. Tutaj mi zajęło 15 minut. Autko nie jest mocno dobite. Tu 15 minut, tak żeby już zostawić to, tylko jeszcze dywaniki wymyję. Dywaniki to jest, wiadomo, proforma, bo to, kurczę, wezmę wkrętareczka. Płyn do opon, czyli u mnie to jest Alfano Loce od Strowelsa i to będzie po wszystkim. Wrzucam dywany, zabezpieczam i, kurczę, jedziemy robić fociszcza. No dobrze, czas przejść do foteliszczy, odkurzone, podłoga z głowy, szyby już są też przetarte, żeby nie było. Od czego zaczynam? Od tego, to co tu wisi. I też excedę, enkapsulator, 1 do 10, słuchaj, i osłoń sobie kokpit, kurczę. Wbijam press spray. Za duże ciśnienie. Zdecydowanie. O, tak chcę. Okej. I lecimy. Chodzi o to, żeby nie za dużo. Ma być tylko wbity. Ma być wbita mgła i to jest wszystko. Uwielbiam zapach tego produktu, takiej świeżości. Tak, akurat Exceden kapsulator pod tym względem bryluje. I czekamy, słuchaj. I czekamy. Do tego będzie parownica. Ja używam Ariettę 4.6, chyba 4.7, 4.6, bo jest jeszcze 4.7, 4.6, 4.7. Okej. 4.6, 4.7, ale przy tamtej jest fajnie, bo można wymieniać wodę. Tutaj niestety, dopóki nie spadnie ciśnienie, nie schłodzi się, nie wymienimy.
bajeczka. Jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o jednej rzeczy. Zanim użyjesz parownicy, weź sobie mikrofibrę. Czysta, żeby nie było. Weź sobie mikrofibrę. Złóż ją konkretnie i zagrzej ten twardy włos. Uważaj na paluchy. O, od razu zrobił się mięciutki i wskakujemy na fotelista. Szybkie ruchy. A. Odświeżenie tapiserki Level Expert, uwierz mi. Kurde, to jest coś fantastycznego. Ła. I dziękuję. Po tym człowieku będzie po prostu jak nówka. Bardzo ładnie. Tem terereram. Ta sama mikrofibra. Co? Nagrzewając sobie włos. Zobacz. Zobacz. Kurde. Minimalnie wilgnę. Tu już będzie za chwilę do... Można usiąść. I teraz tak. Mikrofibra. Podobnie Excede Encapsulator. Ale delikatnie zwilżam. Bardzo delikatnie. I... Można powiedzieć tak... Finiszuję takim bonecikiem delikatnym. Co jest fajne przy tym produkcie, nawet jak wyhaczysz plastiki, nie narobi bałaganu. Dlaczego duża mikrofibra? Bo zobacz, jedna strona i druga strona i też z produktem. Naprawdę, po tym no, świeżość jest Level Expert, a parownica zabija bakterie, jakby nie było. Przeskakujemy tutaj i... Ta sama jazda. Mikrofibra była używana z tej strony, więc składam ją z tej strony, wrzucam tu, biorę furmankę, stryk. To jest cała filozofia tej roboty, kurczę. Ok, kabel na siebie i lecimy. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o presspray z Tornadora, słuchaj. Bo skurkowany inaczej wbija presspray produkt. Naprawdę wbija go, widać, że jest wbijany, bo tak jak psikniesz, no fajnie on się... Raczej do prania, owszem, do prania ekstrakcyjnego rzeczywiście ten presspray warto zarzucić solidnie, żeby on tak troszeczkę wsiąkł w ten materiał. Tutaj chodzi o tylko, żeby go wbić i parownicą właśnie, kurczę, wyczochrać. Dobra, poczekamy chwilę. Ja sobie już przygotuję mikrofibrę. Chodzi o to, tak jak mówiłem, zmiękczyć włos, pamiętaj. I uważaj, bo naprawdę temperatura to jest zacna. I badam ręką, mięciutki, i wjeżdżam.
Szybkie ruchy, bez docisku. A, i pamiętaj, że parownica, jak chwilę postoi, ma tendencję do tego, że jak będziesz chciał jej ponownie użyć, najpierw siknie ci takim strumieniem wody, więc najpierw sobie to ciśnienie upuść, a później dopiero wskakuj na... Zobacz, jak zaparowały. Otworzymy. Okej. Okay. I znowu to samo, duża mikrofibra, tak zraszam tylko, składam i jedziemy. Pięknie, druga strona z metką, teraz w tę stronę. I już! I to jest cała filozofia. No. Pięknie. Pięknie. Chodzi o to, żeby został delikatny zapaszek, chociaż ten zapach jest zabity trochę przez parownicę. Ale lepiej tak? Nie tak. Lepiej tak, niż żeby śmierdziało. Tu było, tu było. O, w tę stronę. I lecimy na drugą stronę. Dobra, męczył cię nie będę. Tak właśnie będzie wyglądać, jeżeli chodzi o foteliszcza. W ten właśnie sposób. Tak będę działał. I słuchaj, tu też, tutaj zobacz, no, to już jest suche. Tu już można praktycznie, daje jeszcze z 5-10 minut, a temperatury są jakie są. A pomyśl sobie, jak jest cieplutko, siadasz i jedziesz. Ale to nie jest pranie takie typowe foteli. Odświeżenie, zabicie bakterii i smrodku. Sprawdza się naprawdę idealnie.